Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w tym cyklu, w którym przypominam historię niesamowitych filmów, seriali i wydarzeń. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o takim wydarzeniu, które było na językach wszystkich. O niesamowitym ślubie Violetty Villas, który odbył się w Chicago, trwał 5 dni, a na dodatek panna młoda miała mieć ponad 20 kreacji podczas tego wielodniowego wesela. Violetta Villas była niesamowitą diwą, kobietą, która miała szansę na niesamowitą międzynarodową karierę i tak naprawdę wiele osób jednocześnie ją kochało, a z drugiej strony bardzo krytykowało wszystkie jej wybory, ale bardzo dużo plotkowano na temat jej życia prywatnego, przypisywano jej niezliczone romanse. A to dlatego, że kobieta podróżowała oczywiście nie tylko po Polsce, ale przede wszystkim po świecie, a to w czasach szarego PRL-u musiało naprawdę rozbudzać wyobraźnię. Dziś opowiem Wam o jej niesamowitej historii miłości z Tedem Kowalczykiem, biznesmenem polskiego pochodzenia, który rozkochał w sobie Violettę, sprawił, że przez jakiś czas poczuła się jak prawdziwa księżniczka, po to, by ostatecznie ta para z hukiem się rozeszła. Naprawdę musiałam się przekopać przez internet, naprawdę dużo się naszukałam, żeby przygotować dla Was ten odcinek, bo mimo, że było to takie szumne wydarzenie, paradoksalnie na temat tej miłości, tego wesela, nie ma bardzo dużo informacji, więc myślę, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę interesujący. Zaczynajmy więc. Codziennie modlę się do Boga, żeby mi zesłał wielką miłość. To słowa Violetty Villas, która podkreślała, że te jej modlitwy na razie nie przyniosły oczekiwanego skutku. Tak naprawdę już teraz wiemy, że nigdy te modlitwy do końca się nie spełniły. Może dlatego, że Violetta Villas modliła się o wielką miłość, a nie o miłość długotrwałą i stateczną. Bo jeśli myśleć tylko o wielkiej miłości i nie patrzeć na to, czy była z happy endem, czy nie, to faktycznie można powiedzieć, że te pragnienia, te marzenia się ziściły. Dlatego, że w 1987 roku Violetta Villas, przebywając w Chicago, gdzie koncertowała, poznaje Teda Tadeusza Kowalczyka, biznesmena polskiego pochodzenia. Ted Kowalczyk to był mężczyzna, który tak naprawdę już mówił z amerykańskim akcentem, ale po polsku mówił raczej z białostockim akcentem i sam zdradzał, że swoje pierwsze duże pieniądze zarobił na giełdzie. A biznesowy pazur pokazał, kupując chylący się ku ruinie budynek przy Central Park i Milwaukee, niszczący śmierdzącą rozlanym piwem i wymiocinami obszerną tawernę nazywaną przez jej polonijnych klientów po swojsku stodołą i przekształcił ją w elegancki kompleks restauracyjny mieszczący się na parterze o nazwie Orbit. Ta knajpa specjalizowała się oczywiście w polskiej kuchni. Właśnie tam odbyło się niesamowite wesele tej pary. Ale zanim przejdziemy do tej imprezy, skupmy się na tym, jak w ogóle stało się, że mieli okazję zwrócić się ku sobie. Trzeba przyznać, że Violetta Villas nie była już wtedy bardzo młodą kobietą. Miała 49 lat, a największą karierę za sobą. Właśnie małżeństwo z Tedem mogło być dla niej nadzieją na to, że zostanie znowu dostrzeżona w USA i będzie mogła tam spełniać się jako artystka, a także koncertować. Oprócz kariery oczywiście miała na swoim koncie też sporo zawodów miłosnych, dlatego chyba już wtedy straciła nadzieję, że będzie w stanie poznać kogoś, w kim naprawdę się zakocha i z kim będzie mogła związać swoją drogę na przyszłość. Natomiast Ted Kowalczyk, gdy tylko zobaczył Villas, to podobno za nie mówił. Zrobiła na nim piorunujące wrażenie i od tamtej pory powiedział, że nie ma innej opcji jak to, że ją pozna. Z wrażenia aż poczerwieniał, mówiła jego była pracownica. Violetta Villas wtedy koncertowała w USA i na jednym z tych koncertów właśnie zobaczył ją jej przyszły narzeczony. Sama wspomina ten czas tak. Potem po tournée zostałam jeszcze w Ameryce, bo miałam propozycję zaśpiewania w pięknym polskim klubie Polonez. Tak więc śpiewałam przez następne 2 tygodnie w Polonezie na prośbę właścicielki i wtedy to się między nami rozgrzało. Kiedy skończył mi się angaż, chciałam wyjechać, ale on nie mógł tego znieść. Dlatego nasz ślub odbył się tak szybko. Przed ślubem trzeba się dobrze poznać, a tymczasem to było takie gwałtowne z jego strony. Od razu kupił mi pierścionek i powiedział: nie pojedziesz do Polski bez pierścionka. To było romantyczne. Gdy się oświadczał, kupił kwiaty i padł na kolana.
I faktycznie trzeba przyznać, że po prostu Ted Kowalczyk wtedy, kiedy zobaczył Violettę Villas i powiedział, że będzie jego narzeczoną, podszedł do tego trochę jak do biznesu. Czyli mamy plan, mamy cel, plan należy zrealizować. Jeżeli ten cel jest tego wart, to nie ma co oszczędzić środków. W związku z tym Violetta Villas przez ten czas była obdarowywana codziennie bukietami czerwonych kwiatów. Do jej apartamentu codziennie dostarczano śniadania i pyszne posiłki, które sobie mogła szamać później i myśląc o tym wspaniałym Tedzie. Był bardzo romantyczny, ale tak naprawdę, jak sama Violetta podkreśliła, nie mieli okazji się poznać. Tym bardziej, że 2 tygodnie mijały, a Ted był mężczyzną, który nie znosił sprzeciwu i bał się, że kiedy taka diwa pojedzie do Polski, prosto z USA, właśnie z tą łuną takiej amerykańskiej niesamowitości, która wtedy w PRL-u na pewno robiła wrażenie, to może już nie wrócić do niego. Dlatego postanowił szybko się oświadczyć. A tę sytuację wspomina tak syn Violetty Villas. Mama opowiadała mi, że podszedł do niej z bukietem róż, zachowywał się jak dżentelmen, ale ją zafascynował. Chciała spróbować u jego boku ułożyć sobie życie na nowo. Potrzebowała mężczyzny, by stworzyć normalny dom. Violetta i Ted zaczęli się spotykać. A Ted to był taki mężczyzna, który lubił szpanować. To był taki biznesmen małomiasteczkowy, ja bym powiedziała. Nie chodziło o to, żeby robić wrażenie na ludziach tak dość subtelnie albo poprzez efekty tego, co robił, tylko żeby to wszystko, co robił i czym należało się według niego chwalić, było dobrze wypowiedziane, wyartykułowane i żeby nie było najmniejszej wątpliwości, że osoby, do których miała ta informacja trafić, zarejestrowały ją, zrozumiały ją i wiedzą, czym należy się jarać. Na przykład Ted miał się chwalić, że do pierwszego zbliżenia między nim a artystką doszło w aucie. Za to Violetta mówiła, że Ted wiedział, jak ją uwodzić. Na pożegnalnym koncercie, już właśnie po tych zaręczynach, śpiewała ze sceny: Ted, kocham cię, ja kocham tylko ciebie. Potem wyjechała do Polski, tak jednak był utrzymany i bardzo intensywny. Pisali do siebie non-stop, a Ted ponoć pisał do niej: kociaku, przyjeżdżaj, bierzemy ślub. Violetta, która czekała na swoją miłość bardzo długo i bardzo wiele rozczarowań miała na koncie, wierzyła, że po prostu taka miłość jak z komedii romantycznej, ten grom z jasnego nieba, o który tyle się modliła, może po prostu jest jej pisany i że może ten mężczyzna będzie w stanie docenić jej walory, wdzięki, jej talent i traktować ją jak prawdziwą królową. Dlatego nie bała się porzucić wszystkiego w Polsce i szybko zaplanowała ponowny wyjazd do Chicago. Rzuciła teatr i wyjechała do Ameryki, by dać odpowiedź czekającemu na jej tak Kowalczykowi. Jednak myślę, że później po latach Violetta chyba doszła do tego, że w miłości nie chodzi o to, by codziennie dostawać kwiaty, by robić takie gesty pod publiczkę, ale w miłości chodzi o to, by się dobrze poznać i wiedzieć, że nawet kiedy kwiatów już zabraknie, to na tej drugiej osobie można polegać. A tutaj z tym poleganiem na Tedzie było słabo już nawet na samym początku, kiedy jeszcze tak naprawdę było mega romantycznie i wszystko przypominało bajkę. Bo ślub był zaklepany w Chicago na 6 stycznia 1988 roku. Violetta spakowana już podążała do Chicago, kiedy Ted stwierdził, że on nie jest pewien. Ponoć przestraszył się i to do tego stopnia, że nawet nie ogarnął się, kiedy jego narzeczona już przyleciała. I nie jest to do końca jasne, czy Violetta wiedziała, jak surowa i taka niepewna jest ta sytuacja, ale faktem jest, że na lotnisku w Chicago przesiedziała 6 godzin, zanim jej narzeczony ogarnął się i zdecydował się po nią przyjechać. Podobno pojechał po nią dopiero po długich namowach, czyich nie udało mi się dowiedzieć, ale no, sami przyznacie, że nie wróżyło to już najlepiej. No ale jak już przyjechała, to było weselisko. I to weselisko trwało, jak już wam mówiłam, 5 dni. Pokazujemy wam film z życia, czyli więcej historię jak z bajki. Historię dwojga ludzi, którzy szukali się po świecie, nawet nie wiedząc o tym. Ona urodziła się w Belgii, on w Polsce. Gdy ona przybyła do Polski, on wyruszył w świat. Gdy ona, niesiona sławą, ruszyła w świat, on osiadł w Ameryce. Gdy ona przybyła do Ameryki, on czekał już na nią. Spotkali się 13 października 1987 roku. Po
popatrzcie, co działo się na ich weselu przez 5 dni w Chicago i Wisconsin. Kosztowało $300,000. Ted nie żałował pieniędzy na ślubne stroje, futro, drogi samochód, który kupił swojej żonie w prezencie ślubnym. A był to czarny Cadillac za $37,000. Na weselu podobno bawiło się 1500 osób. O północy podano płonący schab. Wesele potem przeniosło się z orbitu do letniej posiadłości Kowalczyka w Door Country i tak relacjonował tę imprezę jeden z gości. Ja musiałem zmontować korespondencję i do dalszego imprezowania nie przystąpiłem, połączonego na dodatek z kuligiem. W sumie podczas 5 dni Violetta miała na sobie 21 kracji. Wszystko wskazywało na to, że Violetta Villa znalazła swój raj na ziemi. No przecież jak znamy panią Violettę, to wiemy, że ona wręcz była stworzona do takiego anturażu. Ale Ted Kowalczyk to był przecież biznesmen. Wszystko zrobił na bogato, żeby nikt, kto był na tym weselu, nie miał wątpliwości, że było wow. Natomiast interesik też się musiał kręcić. No i powstała kaseta wideo, z której fragmenty właśnie oglądacie podczas tego odcinka i tę kasetę można było kupić za $85. To był pierwszy i chyba najlepszy interes, jaki Ted ubił na tym orzenku, choć podobno kasety wcale nie szły najlepiej. Drugą część tego ślubu planowano ponoć w Polsce wyprawić, takie też wesele przyjęcie, czy w ogóle nie wiem, w sumie można to nazwać chyba bardziej show. Chociaż nigdy do tego nie doszło, a plany były niesamowite, ponieważ Violetta Villa miała pojawić się na Placu Zamkowym w Warszawie, a jej welon miało nieść 400 dzieci. No ale Violetta też nie zrobiła najlepszego wrażenia na znajomych Teda. Ponoć jego krewny przestrzegał go, że to związek na najwyżej kilka miesięcy. Ale tak naprawdę wiele osób mówi, że oni obydwoje trochę widzieli też w tym ślubie, oprócz oczywiście obopólnej fascynacji, biznes. Ona widziała w nim oprócz tego takiego swojego protektora, również impresario, który zrobi z niej ponownie gwiazdę, ponieważ ma swoje kluby w wielu miastach, ona będzie w nich występować, będzie dyrektorką artystyczną, będą przyjeżdżać do niej gwiazdy z Europy. A Ted myślał, że Violetta Villas, która po prostu będzie w jego knajpach, to już jest taka atrakcja, że jego gołąbki, kotlety schabowe i kopytka będą schodzić na potęgę. Faktycznie Ted miał miliony, głównie jednak w kredytach, ale wtedy się tym nie przejmował i miesiąc miodowy, calutki miesiąc, państwo młodzi spędzili w Honolulu. Zamieszkali później w 7-pokojowym domu, a Violetta Villas jeszcze przez jakiś czas mówiła o mężu w samych superlatywach. Mąż jest czarujący, kocha kwiaty i zwierzęta, jest dobrym człowiekiem. Była szczęśliwa i czuła się kochana, jednak ta sielanka szybko się skończyła i to jak zwykle w przypadku miłości Violetty Villas wtedy, kiedy przyszła rutyna dnia codziennego. Jej adorację odwzajemniał również mąż, który również w wywiadach, które wręcz mam wrażenie uwielbiał, mówił bardzo często, że jego żona jest wspaniała, a jej skóra jest jak śnieg, a na dodatek cokolwiek to znaczy ma seks. Opowiadał o jej jędrnym ciele, skórze białej jak śnieg, o tym, że kozie mleko lała do wanny. Nie przeszkadzało mu nawet, że śpi w perukach. Kiedyś zobaczył ją w łazience, jak jest czesała i oczywiście uznał, że jest to też dobry moment, żeby podzielić się tym z prasą, że Violetta Villas tak naprawdę włosy ma tylko do ramion, a reszta no to te peruki. No i ta miłość była gwałtowna, namiętna, w pewnym sensie piękna, no ale szybko zaczęło w niej zgrzytać. No bo Ted marzył o tym, żeby ta Violetta przyciągała właśnie ludzi do orbitu, żeby była rewia wielka, w której ona weźmie udział, której będzie gwiazdą. Violetta też o tym marzyła, ale nie była raczej osobą, która od marzeń szybko przystępuje do ich realizacji. Wyszłam za milionera, to żyć będę jak milionerka, a pracować nie zamierzam, mówiła. Na początku przesiadywała w restauracji męża, odziana w sprany dres. Popijała koniak i wróżyła kucharkom z kart albo grała na pianinie. No i to trochę co innego niż wyobrażał sobie to Ted. Mimo to, że ten sprany dresik ponoć przywdziewała codziennie, to oprócz tego spędzała długie godziny na przygotowywaniu się do tych wyjść, więc w restauracji też nie przesiadywała tyle, ile Ted sobie to wyobrażał. Violettę Villas widywałem w orbicie przy stoliku z Tadeuszem Kowalczykiem. W zakrywających połowę twarzy, lekko przyciemnionych okularach, ponadwymiarowej czapce, pod którą kryła swoje dorodne włosy i spodniach, nie przypominała zupełnie wampa, jakiego kreowała na estradzie.
Gdy pewnego razu zaproszony dosiadłem się do ich stolika, Violetta robiła akurat wyrzuty Tadeuszowi, że do zamówionych przez nią kopytek nie podano jej ulubionego sosu grzybowego. On usiłował jej tłumaczyć, że w karcie są przecież inne sosy, ale w końcu machnął ręką z rezygnacją i westchnął: och, Viola. Mówił Wojciech Minicz, dziennikarz Głosu Ameryki, mieszkający w Chicago. No ale kiedy w końcu Violetta zdecydowała, że już dość tego leniuchowania i będzie śpiewać, pojawiły się kolejne problemy. Bo ona chciała, żeby to była rewia, która robi niesamowite wrażenie, a Tadeusz wyobrażał sobie to bardziej jako śpiewanie do kotleta. Chyba chciał sprawdzić, czy to, że Violetta występuje, przyciągnie ludzi i czy warto inwestować. No i Violetta czuła się osaczona, zrezygnowana. Inaczej wyobrażała sobie przecież to małżeństwo. Nie ma miłości bez zazdrości i nie ma zazdrości bez miłości. Tak mówi moja piosenka i ta zazdrość nas rozdzieliła. Nigdzie nie mogłam przebywać zbyt długo. Nawet jak byłam w łazience i długo tam siedziałam, czesałam się czy kąpałam, to też było źle. Na początku jednak myślała, że zazdrość minie, że miłość weźmie górę i codziennie się o to modliła, ale te modlitwy również okazały się później być problemem. To były wielogodzinne modły, zwierzał się Ted w prasie polonijnej. Bardzo ją kochałem, ale nie mogłem znieść, że mnie odpycha. Nigdy nie miała ochoty na seks. W sypialni postawiła figurki świętych, przynosiła je z jednego pokoju do drugiego. A ja mówiłem, rozbierzemy się, głupstwa zaczniemy robić, a święci będą nas rejestrować? Violetta ponoć miała mówić, że kiedy przestanie się modlić, to Chicago zostanie zalane wodą. Sama wielokrotnie podkreślała, że najważniejsze dla niej być dobrym człowiekiem i dostać się kiedyś do nieba, a do tego potrzebna jest modlitwa. Kiedy mąż z niej kpił, nazywała go szatanem i ponoć kiedyś nawet rzuciła się na niego z tego powodu. Awantury na stałe zagościły w ich domu, kłócili się właściwie o wszystko. Sama podkreślała bardzo często, że Kowalczyk zamienił jej życie w piekło, mimo tego nadal miała nadzieję, że miłość zwycięży. To jednak zaczynała tęsknić za swoim dawnym życiem, za zwierzętami, których mąż nie pozwalał jej aż tyle przygarniać, ile miała ich w Polsce. Była ponoć legenda, że ona ostatecznie wyprowadziła się do Polski z powodu tego, że Fidel Castro i generał Franco zagryźli Adolfa Hitlera, bo tak nazywała swoje psy. I kiedy o tym się dowiedziała, to od razu się spakowała i pojechała do Polski. Została wtedy na podróż, jej mąż o wszystkim wiedział, bo założył podsłuch i kontrolował ją. Ale Violetta, kiedy wróciła, postanowiła, że chyba trzeba jednak to małżeństwo zakończyć. A później Ted Kowalczyk już po rozpadzie tego małżeństwa bardzo długo i chętnie wypowiadał się w prasie o wszystkich szczegółach ich rozstania. Miał też powiedzieć, że Violetta Villa ze swoim prawnikiem zaplanowała na niego zasadzkę. Adwokat radził jej, żeby porwała na sobie koszulę nocną, podrapała się widelcem, wyskoczyła przed dom i wołała pomocy. Wtedy uda się zamknąć tego skurwiela, czyli mnie. Violetta Villas jednak tę sprawę przedstawiała zupełnie inaczej. Jej zdaniem zdecydowała się na rozwód z mężem, kiedy okazało się, że nie będzie mogła wziąć z nim nigdy ślubu kościelnego, na którym niesamowicie jej zależało. Jej zdaniem bez ślubu kościelnego właściwie nie można było mówić o zbawieniu, na którym tak jej zależało i dlatego ta miłość nie mogła być szczęśliwa. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mnie oszukał. Powiedział, że jest kawalerem i ja w to wierzyłam. I dlatego zgodziłam się na ten romans. Później się okazało, że on był w Polsce żonaty i wyszło szydło z worka. Zażądałam, żeby uporządkował swoje sprawy między Panem Bogiem a swoim życiem. Wiadomo, że ślub kościelny jest najważniejszy dla kobiety i dla mnie też był. Wtedy dopiero zaczęły się kłopoty. Okazało się, że ten ślub kościelny brał w Polsce jako młody chłopak. Zbłądził i był zmuszony stanąć przed ołtarzem. Tylko że mógł mi to powiedzieć wcześniej. Wtedy nie doszłoby do tego pięknego, romantycznego poznania. Violetta Villas też podkreślała, że Ted po prostu nie mógł znieść tego, że Violetta chciała go zostawić, ponieważ wcześniej żadna inna kobieta się na to nie zdecydowała, a on nie mógł się z tym pogodzić. Dałam mu rok, żeby uporządkował swoje sprawy. Po roku się spakowałam i konsul kupił mi bilet do Warszawy. Odwieziono mnie do Chicago na lotnisko, Kowalczyk dojechał tam, ale nie pozwolono mu mnie zatrzymać i znów byłam wolna. Natomiast Ted mówił zupełnie co innego. Violetta Villas ponoć domagała się od niego 100 000 zadośćuczynienia.
ale Kowalczyk dał jej jedynie pieniądze na podróż do domu. Przeliczył też, że w czasie małżeństwa, no bo jakżeby inaczej, musiał przecież to policzyć, wydał na nią ponad 60 tysięcy dolarów. Udzielił też kilkunastu wywiadów, w których na byłej żonie nie zostawił suchej nitki. Życie z Violettą było jak granie w filmie sensacyjnym. Cały czas akcja. Żaden facet by tego nie przeżył. Nie wiem, cholera jasna, za jaki grzech Bóg mnie pokarał Violettą. Co na to Violetta? Powiedziała, że zrezygnowała z mężczyzn. Od czasu rozwodu z Kowalczykiem żyje w czystości. Po kilku latach Kowalczyk sprzedał Orbit. Jego interesy, które były głównie na kredyt, podobno zaczęły iść coraz gorzej. Bardzo jest mało informacji w internecie, naprawdę bardzo dużo czasu szukałam, to mogłoby mi powiedzieć, co później działo się z Tedem Kowalczykiem. Znalazłam jedynie wpisy, podobno jego znajomych na jakichś forach, które mówiły o tym, że ostatecznie mężczyzna zbankrutował i zmarł w przytułku w USA. Ale czy to jest prawda, nie wiem, więc jeżeli ktoś z Was ma informację, co z nim się stało i jak wyglądało do końca jego życie, to piszcie w komentarzach. Wiadomo jednak, że jeszcze zanim jego interes splajtował, związał się również z atrakcyjną blondynką, która według większości była bardzo podobna do Violetty Villas. I na dziś to już wszystko, ale jeżeli jeszcze Wam mało, to pamiętajcie, że już kiedyś, dawno, dawno temu powstał na moim kanale odcinek o Violetcie Villas, więc macie go w karcie i możecie sobie go teraz odpalić. A ja jestem ciekawa, jak Wam się podobała ta historia, czy tego typu również opowieści, nie takie biograficzne, ale bardziej takie na temat jednego wydarzenia, podobają Wam się? Bo jeśli tak, to ja bardzo chętnie więcej takich dla Was przygotuję i oczywiście czekam na propozycje. A my zasubskrybujmy się na koniec, jeżeli Wam się podobało. No i do zobaczenia, kochani, w następnym odcinku. Hej!